trzeba dbać, wszystko musi być uporządkowane, wszystko musi być poukładane. Nic się samo z siebie gdzieś tam nie bierze. I tak to wygląda pomoc koleżeńska. O, no właśnie. No właśnie. Dobra, wiesz, witam serdecznie. Dzisiaj w ramach Hikowego Szlaku. Króciutka taka wyprawa, znaczy nie taka króciutka, bo trwająca może za 3 godziny, do Janusza Kowalskiego na jego tutaj takie rancho, nazwijmy to, ten piękny domek nad jeziorem. Troszkę pomocy takiej przyjacielskiej, poukładanie troszkę tego drzewa, przygotowanie tego wszystkiego na zimę, bo tak naprawdę wszystko trzeba przygotować. Dzisiaj jest 25 listopada 2013, nie, 26 już, sorry, 26 listopada 2013. I dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że wszystko trzeba przygotować. Wszystko zawsze musi być przygotowane. Nie ma tak, że wyjdzie nam coś, będzie miało sens, będziemy naprawdę zadowoleni i wszystko będzie naprawdę ok, jeżeli nie przygotujemy. Wszystko trzeba przygotować. To jest ten mały, drobny przykład. Janusz przygotowuje swój domek do zimy, przygotowuje to drewno, prawda, które będzie, z którego będzie korzystał, przyjeżdżając tutaj zimą, prawda. Zadbał o wiele, wiele innych rzeczy. Zarybiał to jeziorko niedawno okoniem, czyli przygotowywał wszystko dzisiaj do tego, żeby w przyszłości można było z tego naprawdę fajnie korzystać, żeby rzeczywiście przynosiło to satysfakcję, radochę. Myślę, że to tyle. Jeszcze za chwileczkę wypływam na takiego mikroszczupaczka, znaczy taką mikrowyprawę robię, nie mówię, że na mikroszczupaczka, bo może i będzie większy, na jakieś tam paręnaście rzutów. Tak, jestem tutaj w tym domku u Janusza, który tam dzielnie składa drewno. Pokaż się, no Janusz, na chwilkę. Pokaż się, żeby Ciebie też było widać w tym pięknym miejscu, w którym miałem możliwość latem łowienia tych pięknych szczupaków. Tak to wygląda teraz. Przepięknie. Kratu troszkę złapała. Ale wygląda to wszystko pięknie. Naprawdę przepięknie. No cóż, szczupaczka nie było, ale było przyjemne popływanie łódeczką jeszcze. Pod koniec listopada. Popływanie i pomachanie. Porzucanie troszkę ze szczupaczkiem, ale to takie króciutkie. 10-15 minut właściwie, ale już trzeba spływać i spływać do brzegu i wracać. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!